Jeleniogórskie Pogotowie postanowiło promować tzw. ratownictwo obywatelskie. Chodzi tu o umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych. Chcielibyśmy uczyć ludzi, jak powinni reagować, w jaki sposób, uczyć ich zasad pierwszej pomocy, także tego, żeby się nie bać, więc te cykliczne szkolenia mamy nadzieję, że spowodują, że ludzie będą po prostu, wyzbędą się niechęci do pomocy. Myślę, że jest to ważna inicjatywa, ponieważ jeżeli będziemy sobie pomagać jako społeczeństwo, to będziemy wszyscy zdrowsi i bezpieczniejsi. Osoby zainteresowane mogą zdobyć wiedzę poprzez wolontariat realizowany w pogotowiu. Stworzone zostaną dwie grupy. Pierwsza to osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia. Druga to osoby pełnoletnie. To jest młodzieżowa grupa, która będzie szkoliła się u nas. Będzie szkolona przez naszych ratowników medycznych, przygotowywała się do zabezpieczeń na przykład imprez, które gdzieś będziemy albo sami organizowali, albo będziemy zapraszani jako pogotowie ratunkowe, a grupa takiej 18+, czyli pełnoletnie osoby, które mają ukończone szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy, ma możliwość wspierania zespołów wyjazdowych, czyli popularnie mówiąc jeżdżenia w karetkach. Do tej pory udało się pozyskać 10 wolontariuszy. Dzięki akcjom informacyjnym w różnych miejscach w regionie zgłaszają się kolejni chętni. Chcę zostać wolontariuszką w pogotowiu. Takie dzieciaki chcą chętnie uczestniczyć w czymś takim ze względu na to, że mają szansę się wykazać, mają możliwość pokazać, że są w czymś dobre. A potem już tylko krok od zostania takim ratownikiem medycznym. No tak, mam nadzieję. A czy pani byłaby zainteresowana takim wolontariatem? Myślę, że tak. No każdy chce komuś pomagać i to jest chyba dobry czas na to. Będę mógł się wdrożyć w ten system ratownictwa w Polsce. Będę mógł zobaczyć, jak ten system wygląda, jak pracuje. Zdecydować się, czy na pewno ja chcę w nim pracować kiedyś. Inną formą wsparcia pogotowia ratunkowego są datki finansowe lub rzeczowe. I tak w 2022 roku udało się pozyskać od darczyńców 165 tysięcy złotych w różnych formach. Darowizny rzeczowe, czyli sprzęt, między innymi pasy do stabilizacji miednicy, między innymi meble właśnie na stacje ratownicze. Udało się pozyskać 3 nowe kuchnie na przykład dla podstacji. Pogotowie ratunkowe w Jeleniej Górze działa na terenie 4 powiatów. Karkonoskiego, Lwóweckiego, Kamiennogórskiego i Lubańskiego.